Cześć, Kadr Ciwoko 141. Dzień dobry wszystkim, albo dobry wieczór. Tak jest, dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie. A my przechodzimy do 140, kurczę, już pierwszego odcinka. Jak to szybko leci. No. Zaraz, ja już osiwiałem przez ten czas i w ogóle. Dobra, to co, przejdźmy do takich informacji z cyklu bardzo, bardzo ważnych, ponieważ pojawiła się niezwykle trudna zagadka na internecie w dniu wczorajszym, a nagrywamy w piątek wieczór, jak to w piątek wieczór, imprezy, grill i tego typu sprawy, więc siedzimy w domu, nagrywamy podcast. Natomiast pojawiła się zagadka, została bardzo szybko rozwiązana i z tejże zagadki dowiedzieliśmy się, że 2 i 3 października Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi wraca na Atlas Arenę. Mm-hmm. I siedzonko. I jestem troszeczkę rozczarowany tym faktem, ale cóż, pewnie niektórzy się będą cieszyć, niektórzy się nie będą cieszyć. Czy ty się cieszysz? Jest mi to obojętne. W sensie to jest miejsce, wiesz, które znam. Na pewno... Czekaj, zastanówmy się, jakie są minusy Atlas Areny. Przepychanie się na pierścieniu targowym? Bardzo kiepski... Bardzo kiepskie możliwości, jeżeli chcecie coś zjeść, nie w futraku. Brak możliwości, jeśli chcecie. Nie jest... W zasadzie tak. Parking jest okej. Okay. Parking jest okej. Okay. No, bo jest duży, jest tańszy niż myśleliśmy. No i, tak jest. No i siedzonko. Można sobie pójść, posiedzieć. Siedzonko jest chyba najfajniejszą rzeczą. Nie wiem, czy będziemy jakieś wywiady robić. Mam nadzieję, że będziemy robić jakieś wywiady. Natomiast gwar na Atlas Arenie, nawet jak byłem w tych pomieszczeniach do wywiadów tam na piętrze w tej specjalnej strefie, to ogólnie gówno. W sensie te szyby, które są, no przecież to są, jak to się mówi, loże, tak? Do oglądania widowisk, które się dzieją na Atlas Arenie, więc huczące nagłośnienie z płyty dalej tam słychać, co trochę utrudnia, ale to są takie techniczne rzeczy, które mi mogą ewentualnie przeszkadzać. No konferencje, że mi przeszkadzają na każdej imprezie, jaka istnieje, więc to jest problem. No fajnie, znaczy, że w ogóle się odbywa. Pamiętam, że na Atlas Arenie był pan konferencjer, który robił sobie próbował robić dużo rzeczy, żeby ludzie nie zasnęli, ale uzyskiwał odwrotny skutek do zamierzonego. No odwrotną emocję chyba też do zamierzonego. Dokładnie. Bo faktem nie zasnęli, nie? Ja na przykład kilkukrotnie chciałem go zamordować. No ale to później szybko mi przechodziło. Tak, zobaczymy jak będzie. Zdecydowanie. Więc 2 i 3 października MFK ponownie w Atlas Arenie. Przynajmniej miejmy taką nadzieję, bo nie wiadomo co do października się wydarzy. Natomiast wydawnictwo Egmont opublikowało swoje zapowiedzi, takie już podsumowujące i z rozbiciem na kolejny dzień, na konkretne dni na wrzesień. I jest dużo komiksów, które się ukażą 29 września, czyli de facto raz, dwa, trzy dni przed tąże właśnie MF-ką. I tutaj właśnie sobie patrzymy na rozpiskę. Mm-hmm. Z rzeczy wartych wspomnienia będzie tak. 14 września Batman Świat, o którym wspominaliśmy jakiś czas temu, w którymś z odcinków to będzie ta antologia, w której przygody Batmana w różnych częściach świata robią twórcy też z różnych części świata i będzie też wizyta Batmana w Polsce autorstwa Tomasza Kołodziejczaka z rysunkami Piotra Kowalskiego. Mm-hmm. Dzień później, czyli 15 września, z takich, no ogólnie fajny zestaw, bo mamy tak, mamy same rzeczy dla młodszych czytelników. Jak Hill House Comics? Prawie same rzeczy. No mamy tak, mamy Lucky Luke'a, kolejnego Malutki Lisek Wielki Dzik, tom 7, kolejne Smurfy, kolejny Jakari, Zakochany Kundel. No i właśnie tak tutaj z nienacka trochę wpadło Hill House Comics pośród lasu. I jeszcze Armada, tom 1, czyli to będą pewnie te integrale zapowiadane już od jakiegoś czasu. Tak, natomiast swoją drogą, tylko ci wtrącę, jestem cały czas pod wielkim wrażeniem tempa pracy Bereniki Kołomyckiej nad serią Malutki Lisek i Wielki Dzik, bo to jest chyba najbardziej regularna seria, jaka się ukazuje w Egmoncie Polska, nie?
No, może tak być. Ja sobie z chęcią zaraz sprawdzę, jakie to jest tempo, ale fakt, no, siódmy tom to jest jedna z tych serii, jeżeli się mylę, to mnie popraw, wydawana w ramach linii konkursu imienia Janusza Christy, to przypuszczam, że tam chyba nic innego do siódmego tomu już nie doleciało. Mogę się mylić, nie wiem. I nie poprawiam cię, bo masz rację, bo pierwszy tom był nagrodzony w konkursie, ale chyba rzeczywiście nic więcej nie doleciało. Jeszcze mam nadzieję, Maja i Minizaury. Tutaj sobie tak patrzę na szybko na stronie. Szkoda, że Rufus dalej nie poszedł. No szkoda, ale mam nadzieję, że cały czas jeszcze mam nadzieję, że w końcu ruszy. Natomiast jak sobie patrzę po stronie Egmontu na te wszystkie właśnie kolejne tomy Malutkiego Liska i Wielkiego Dzika, to naprawdę muszę powiedzieć, że zgadzam się z tobą totalnie. Częstotliwość ukazywania się naprawdę godna szacunku i podziwu. Więc jestem pod naprawdę dużym wrażeniem tego, jak często ukazują się kolejne tomy tejże serii. Natomiast wracając do zapowiedzi Egmontu, 29 września, tutaj ukaże się naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy i myślę, że na pewno hiciorem będzie oczywiście Kajko i Kokosz, Złota Kolekcja, czyli wydanie zbiorcze Kajko i Kokosza, to tu dużo mówić. To jest z pewnością jedna z najciekawszych i najbardziej wyczekiwanych rzeczy w tym roku, jeśli chodzi o ofertę Egmontu. Cena opłatkowa 99,99, więc tutaj hicior praktycznie murowany. Dużo pierwszych tomów będzie. Bartłomiej i Karmelek, Najlepsze miejsce, coś dla dzieci. Opowieści z Bukowego Lasu, też coś dla dzieci. Pan Borsuk i Pani Lisica, tom pierwszy. Oprócz tego pojawią się takie rzeczy jak na przykład trzeci tom Muminków, pierwszy tom Injustice, pierwszy tom nowej serii z Punisherem, kolejny tom Witch, kolejny tom Wojtek i Rudy, więc dużo, dużo tych rzeczy. Będzie też Usagi Yojimbo, tom pierwszy z tego nowego wydania, więc tutaj pewnie jesteś zainteresowany. Tak, tylko też muszę sobie sprawdzić, bo to jest chyba w starym formacie wydawane, nie? Bo widzę, że wymiary ma 14,5 na 20,5. Czekaj, bo mam tu matę, tą samogojącą się. Aha, na calach ją mam. No to tak, to sobie nie zwizualizuję. No nie, jest wyższy niż ten. 20 to jest chyba wyższy. A może i nie? Tak czy siak, 192 strony to mniej niż te Dark Horse'owe, nie? Co wychodziły. No tak, trochę mniej. Ale tak, oczywiście i tak jestem... Niektóre tomy też miały po 200. No tak, i tak jestem zainteresowany oczywiście, bo to przecież Usagi Yojimbo. Powiedział Andrzej, któremu się przejadły japońskie klimaty, ale ten, jak coś jest dobre, to jest dobre. I tutaj też widzę cena okładkowa 50 zł, natomiast też jeszcze z takich fajnych rzeczy, które się pojawią 29 września, to jest pierwszy od Ho 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 Marvel, który by mnie cokolwiek interesował, czyli pierwszy tom Nieśmiertelny Hulk. Tak jest. Wszyscy chwalą, wszyscy mówią, że fajne, to myślę, że tutaj akurat dam szansę i spróbuję i zobaczę, z czym to się je. Ten Punisher, co wychodzi, to jest z Marvel Knights, prawda? Tak, to jest Punisher do scenariusza Garta Ennisa, który już się chyba ze dwa razy w Polsce ukazał, ale teraz będzie takie prawilne wydanie. Nie zeszytowe i nie z kolekcji. Więc tutaj jest tych zapowiedzi dużo, co ja tu jeszcze widzę. Dwa tomy Świata Mitów, jeden do Antygona, drugi Dedali Ikar, jakieś kolejne Gwiezdne Wojny, o Resident Alien, tom drugi i zapewne ostatni. Taki Nocy, tom drugi, no, czyli rzecz, o której się nie spodziewaliśmy, że będzie kontynuowana. Więc jest na wrzesień dość dużo tych rzeczy. Widziałeś do okładkę Jesieni Pana z Rzędka? Jesień Pana to jest Zrzędka, w cieniu drzew. Jesień Pana z Rzędka. Muszę to sobie znaleźć, sekundkę. Ale nie widziałem. Bardzo ładna. Zaraz zobaczę. Już ponieważ wiadomo, okładka bardzo ważna, kojarzy mi się bardzo z takimi kubosiowo-puchatkowymi, o czym szumią wierzby, klimaty. Chętnie to sprawdzę. Pan z Rzędek to mógłbym być ja, jak mnie ktoś obudzi. Tutaj widzę, że to jest seria cykl W cieniu drzew, mój pierwszy komiks 5+, czyli... O, to mój target, dobra.
Dokładnie, intelektualnie pasujemy, więc myślę, że sobie to też sprawdzimy, ale to dopiero we wrześniu. Całość zapowiedzi będzie podrzucona w opisie tegoż odcinka i przechodzimy dalej. Ponieważ pojawiły się też zapowiedzi z wydawnictwa Kultura Gniewu, takie, o których chciałbym właśnie coś wspomnieć. Jedna to jest na sierpień, gdzie pojawi się kolejny autorski komiks Piotra Nowackiego, też dla zdecydowanie najmłodszych odbiorców. I to będzie komiks, który będzie się nazywał OM, Apetyt na przygodę. Została udostępniona okładka tego komiksu, no prezentuje się całkiem przyjemnie i znając dotychczasowy dorobek Piotra Nowackiego, jeśli chodzi o komiksy skierowane dla dzieci, to myślę, że można się spodziewać jak najbardziej fajnej rzeczy. Natomiast też mi się rzuciła w oczy rzecz związana z puzzlami, ponieważ jakiś czas temu wspominaliśmy, że Wspieram to, jest zbiórka na puzzle z grafiką Janusza Christy, natomiast Kultura Gniewu powiedziała, że sobie nie będzie robić żadnej zbiórki i pokazała puzzle z motywem z Jeża Jerzego. Widziałeś? Bardzo fajnie wyglądają, tak. Tak, i tutaj z tego, co udało mi się wyczytać i ustalić, to jest to taka próba, jeżeli ten pomysł się przyjmie, to jest jak najbardziej opcja na kolejne wzory, nawet ktoś mi coś podsunął, jaki to może być wzór, ale nie będę tego zdradzał. W każdym razie w chwili obecnej jeszcze nie wiemy, kiedy puzzle z Jeża Jerzego trafią do sprzedaży i w jakiej cenie, ale jak tylko pojawią się kolejne informacje, myślę, że też damy znać, bo puzzle generalnie to jest fajna rzecz. Chociaż szybko się nudzę, ale zawsze jak układam, to nie ma takiej opcji, żebym przerwał. Ale to układasz do upadłego? W sensie jak nie ułożysz, to nie wstajesz i taki maraton robisz? Nie. Na zasadzie takiej, że jednego dnia usiądę, przykładowo godzinkę sobie poskładam i już się znudzę i daję sobie spokój, ale nie ma takiej opcji, żebym nie ułożył do końca. A, dobra, rozumiem. Czyli rozkładasz w czasie, ale nie, że że się nudzisz i zostawiasz w ogóle. Kumam. Dokładnie, kumam. Tak. Wiesz, korzystałeś kiedyś z tej maty do puzli? To jest w ogóle, fascynuje mnie ten wynalazek, bo to jakbym miał za gówniarza taką, to jest naprawdę jakieś szczytowe osiągnięcie technologii. Nie korzystałem, ale rozwiń myśl. Bo chodzi o to, że wiesz, że zawsze jak układałem puzzle jakoś tam rodzinie mieliśmy taką tradycję, że zresztą nadal mamy, że w święta Bożego Narodzenia składamy puzzle, nie? Rodzinnie jakieś. I no zawsze to zajmuje kawał stołu, prawda? A ta mata do puzzli jest w jakiś sposób statyczna, czy coś takiego, i masz ją w tubie. I po prostu układasz na tym te puzzle, a później kładziesz tą tubę na macie i to człowieku rolujesz i łapiesz rzepami i masz stół. I brzmi to naprawdę ciekawie. I najlepsze, że da się to znaleźć, wpisując mata do puzzli. Okej, okay, to myślę, że sobie nawet tak zobaczę. Tak z czystej ciekawości, raczej nie w planach, żeby kupić, ale tak z czystej ciekawości. Nie, ale wiesz, jak ktoś ma na przykład jeden stół w domu na przykład, albo jest już na przykład za stary, na przykład, jeszcze sobie powiem parę razy, jeśli ktoś jest za stary, żeby składać na podłodze, jak ja, zdecydowanie, bo to nie jest dla mojego odcinku szyjnego kręgosłupa. Co? Nieważne. To zdecydowanie nie jest już dla mnie, muszę na stole, a jak masz tylko jeden duży stół i chcesz coś innego zrobić, to już jest problem. Rozumiem w pewnym sensie, ponieważ ja też z przerażeniem odkryłem, że pewnych rzeczy już nie jestem w stanie robić siedząc na podłodze. No. Mogę dalej telewizję oglądać, na szczęście. Ale coś związanego. Dobra, bo tu jakieś starcze gadanie wchodzi o zasięg, o mobilności odcinka szyjnego. Jesteśmy już obaj po 30, więc takie rzeczy są coraz częstsze i niestety są. Kontynuujmy. Kontynuując, jeszcze warto wspomnieć, że we wrześniu się też pojawi kolejny tom Misia Zbysia, detektyw Miś Zbyś na tropie, z podtytułem Czemu się pani uparła, żeby spotkać dinozaura? I tutaj też są rysunki Piotra Nowackiego, oczywiście do scenariusza Macieja Jasińskiego, i to ukaże się we wrześniu. I to jest przepiękny tytuł.
jest dla mnie w duchu komiksów Tadeusza Baranowskiego z jakże pięknymi tytułami. Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, a Miś Zbyś zawsze, zawsze kozak. Bardzo się cieszę, że nadal wychodzi i że dobrze się trzyma. Dobrze, ja jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast zajrzyjmy na moment do USA, ponieważ tam się pojawiła zapowiedź, która zwróciła twoją uwagę. Tak. A to faktycznie ostatnio nie zdarzało się aż tak często. Natomiast, jak dużo osób zapewne wie, bardzo lubię tak... No chyba mogę nawet powiedzieć, że trochę bezkrytycznie lubię to, co rysuje, maluje, cokolwiek, co tworzy Tim Sale. I kiedy zobaczyłem na Instagramie informację, że Tim Sale wraca z Jeffem Lebem, to jest podejrzane, ale że wraca z Jeffem Lebem do Long Halloween, które jest... ostatnio nawet rozmawiałem o tym z panem Kulką. Serdecznie pozdrawiam. To jest moja ulubiona historia z Batmanem w komiksach. No to było tak, ponieważ to mroczne zwycięstwo, tak? Jest ta kolejna część. Też mi się podobała, co jakby przy sequelach się rzadko dobrze sprawdza, nie? Czasem jest oczywiście tak, że kontynuacja jakiejś historii, chociaż nie mogę powiedzieć, że to była kontynuacja historii. To, co Paul Dini napisał z Hushem, Heart of Hush chyba się nazywało, było lepsze niż Hush. No, zdecydowanie. Tak. Przynajmniej miało jakąś fabułę fajną. Tak, bo to był Paul Dini, który jest królem i no. Tak. Paul Dini, Tim Sale, to. To byłby duet, tak, tu się też zgadzam. No, ale tak czy siak, pojawi się nowa część i to jest one shot, z tego dobrze zrozumiałem, prawda? Nic tam tak. Nie. Będzie to one shot, który ukaże się 12 października. I co? No i czekam. I... Tak, 48 stron w prestiżowym formacie, ja to sobie tak pół żartem, pół serio tłumaczę, bo to się dosłownie inaczej tłumaczy, ale chodzi o to, że to pewnie będzie coś w stylu tych zeszytów, w cudzysłowie zeszytów z Black Labela, czyli szersze, wyższe, z grzbiecikiem i w ogóle. Tutaj widzę cena okładkowa 8 dolców, to aż tak dużo się nie policzyli, potrafią więcej. Kolory Brennan Wagner, syn Matta Wagnera. I na kolorkach Richard Starkings, czyli naprawdę konkretnie dobre osoby. Tutaj jeśli chodzi o Brennana Wagnera, to muszę powiedzieć, że daje radę i to jest jeden z dwóch, że tak to ujmę, komiksowych synów, którzy ostatnio się pojawili na rynku z całkiem dużym przytupem, ponieważ jeszcze syn Shona Phillipsa też zaczął działać w komiksowie i też sobie bardzo fajnie radzi jako kolorysta, ale też jako osobny rysownik, jak on się nazywa, Jacob Phillips, też całkiem fajnie daje radę. Widać w nim, w jego stylu, że jest bardzo pilnym uczniem swojego ojca. Tutaj sobie muszę rzucić okiem, jak ten komiks się nazywał. Oha, Dead Texas Blood z wydawnictwa Image jest z jego rysunkami i fajnie to wygląda. Ale Brennan to dobrze, Wagner, że się też... uczy od ojca, a nie kombinuje jak pewien Romita, który... JR, rozumiem. No, junior to jest dla mnie... No, można się przejechać, jak patrzysz, myślisz sobie, o, Romita, powiem, o, fuck, młody. Znaczy, ja tam niektóre rzeczy Romity nie, niektóre tak, lubię, ale jest bardzo nierównym rysownikiem, moim zdaniem. I być może to jest kwestia po prostu presji w tej pracy, no bo przecież wytrzaskać tyle stron w miesiąc, to na pewno jest nie lada sztuka. To nie jest tak, że uważam, że jest w ogóle zły i tak dalej. Ale może po prostu z Romitą, jak tak dużo rzeczy robił, miał to samo, co Jeff Jones z pisaniem. Ale tutaj też ja muszę zwrócić uwagę na to, że John Romita Junior, on już jest wiekowym człowiekiem.
No tak, no, no oczywiście. Znaczy wiekowym, 64 lata to nie jest jeszcze jakoś masakrycznie długo. No ale dla ręki rysownika wydaje mi się, że to już jest tak, i tak sporo. Też trzeba wspomnieć, ile on czasu już jest na rynku komiksowym obecny. To jest kupa czasu, przecież on w latach 80. rysował te Daredevile do Franka Millera. No. Znaczy ja nie podważam oczywiście jego zasług, bo to on, kim jestem? Można powiedzieć, że on dłużej rysuje niż my żyjemy. No. I to nie jest przesada. No. Więc szacun. Jajca, dobra, dalej. Natomiast jeszcze mi się wspomniało, bo też pojawił się też z Image'u ostatnio taki komiks, który się nazywa Inkblot. Nie wiem, czy słyszałeś o nim? Nie słyszałem. No to on jest z kolei rysowany przez... Ojejku, muszę sobie, przepraszam, rzucić okiem, ponieważ mamy tutaj EFGHI. Gdzie to jest? Momencik, przepraszam, że taka przerwa, tutaj Emma Kubert rysuje i to jest wnuczka z tych Kubertów, więc to jest wnuczka Joe Kuberta i córka bodajże Andiego. Ale to bym musiał sprawdzić, bo nie jestem do końca pewien, ale trzecie pokolenie Kubertów też rysuje już. No i ekstra. Dobrze, ale lecąc dalej, co my tutaj mamy? A, pewna zapowiedź serialu animowanego się pojawiła, którą nie ukrywam. Ostrzę sobie zęby, ponieważ sam pomysł już mi się podobał, a trailer, chociaż momentami mi nie pasi animacja, nie pasuje mi animacja, to jednak zachęciło do tego, żeby czekać. Chodzi mi oczywiście o What If z Marvela. No. Tutaj sobie obejrzeliśmy jeszcze przed nagraniem ten zwiastun, żeby wszystko pasowało. Ja nie ukrywam, że troszeczkę mi animacja nie leży. Rozumiem zarzut, bo też nie jestem fanem tego stylu. Natomiast sama idea What If'ów i wszelakich tak zwanych Elseworldów mi tak fajnie leży, że ja lubię tego typu rzeczy. Tutaj można sobie oczywiście w pewnym ograniczonym zakresie, ale jednak mimo wszystko można sobie pozwolić na troszeczkę więcej niż w tej głównej linii, głównym uniwersum. Więc jest tu kilka takich ciekawych pomysłów. Na przykład już na wstępie trailera widzimy scenę bardzo podobną do tej z Iron Mana 1, tylko że Tony'ego Starka ratuje, jak on się tam nazywał, Killmonger, tak? Tak. Tak. I zobaczymy, w jakim kierunku to podejdzie. Widzimy też na przykład Peggy Carter jako kapitan Brytanię. Widzimy kilka właśnie takich pomysłów, kto tam jest, Black Panther jako Star-Lord, że on został porwany za dzieciaka, a nie Peter Quill, więc tutaj What If to jest generalnie serial animowany oparty w pewnym sensie na linii komiksów, która właśnie odpowiadały poszczególne zeszyty na pytanie, co by było gdyby. Pamiętam, że jednym z moich ulubionych What If'ów było, co by było gdyby Spider-Man nie odrzucił symbiontu Venoma. Bo to było dość mocne. To było dość mocne i generalnie właśnie to jest serial animowany też będzie odpowiadał na pytania, co by było gdyby, tylko nie będzie to adaptacja historii komiksowych, tylko będziemy mieli do czynienia z wariacjami na temat tego, co się pojawiło w MCU. No, było do przewidzenia oczywiście, natomiast nie... Okej. Ja też bardzo jestem dużym fanem tej formy. Właśnie zastanawiania się, to się pewnie łączy z tym moim umiłowaniem pojedynczych, zamkniętych historii. Brave and Bold to była jedna z najlepszych serii w DC. Wracając do What If'ów, tu o ile też nie mogę powiedzieć, że animacja jest zła, czy niepłynna, czy że coś tam rwało, czy cokolwiek, to po prostu nie jest mój ulubiony, czy nawet faworyzowany w jakikolwiek sposób styl animacji. Bo tak jest po prostu. No, nie wiem, czy można się jakoś bardziej produkować na temat tego, że coś nie wpisuje się w twoją estetykę do końca. Natomiast jeśli chodzi o warstwę scenariuszową, to może być fajnie. Natomiast nie ukrywam, że to jest pewnie taka... No takie oglądanie wideo do kolacji albo do śniadania. No, ja tak jak powinno być. No, dokładnie, jeżeli tylko będzie to coś, co będziemy oglądali ze smakiem,
do tego śniadania tudzież kolacji, to ja nie mam nic przeciwko i tutaj widzę 11 wrzesień, a nie august, no to pardon, 11 sierpień pojawi się pierwszy odcinek na Disney Plus. Potem kolejne epizody co tydzień, z tego co widzę, tak mi się wydaje. Trzeba będzie znowu, prawda, kombinować, żeby do tego Disney Plus się dostać, ale tym razem mam nadzieję, że nie rzucę w cholerę danej rzeczy po dwóch odcinkach, jak na przykład zrobiłem z Lokim. Ale to może na kiedy indziej sobie zostawimy. I co, z newsów to by było na od dzisiejszy odcinek wszystko. I przechodzimy do komiksu. Zaczniemy od dwóch zinów. Pierwszym z nich jest 90s Forever Alpha od Jana Kabacińskiego, czyli komiks, kolejny z cyklu komiksów, w którym autor uzewnętrznia bardzo mocno swoją miłość do szalonych komiksowych lat 90. w USA, a konkretnie w tym, co się działo w Marvelu, w DC, po trochu też, ale przede wszystkim w wydawnictwie Image, gdzie szaleli tacy tytani ołówka jak Rob Liefeld. No i można się już po samym tym opisie można się spodziewać tego, co otrzymamy w samym zeszycie. Tutaj było już 90s Forever, 90s Forever 2.0. Był jeszcze jeden zeszyt, który musiałbym sobie sprawdzić, jak on się nazywa. O, Rampage no. też było. Generalnie w 90s Forever Alpha mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, spięciem wszystkich tych historii w jeden wybuchowy, bardzo napakowany testosteronem finał. No i ja tutaj nie ukrywam, że mam do tego komiksu stosunek identyczny jak do poprzednich dzieł z tej serii. Mianowicie taki, że przeczytałem, stwierdziłem, że jako hołd dla tego bardzo specyficznego czasu w komiksie amerykańskim jest to fajna rzecz, ale ponieważ ja nienawidzę tego, co się działo w latach 90. Z perspektywy czasu? Tak, to też ten komiks mnie jakoś nie przekonał. Doceniam na pewno to, że przeczytałem sobie ten komiks i tak skończyłem i pomyślałem, pierwsze co sobie pomyślałem, to jest kurde, jaki bezsens. Po czym naszła mnie za moment taka refleksja, ale chyba tak powinno być. Bo przecież większość fabuł z lat 90. to jest jedna wielka muzyka, która jest... Większość tego, co uważano za scenariusze w latach 90., to jest po prostu wielka młócka, pozbawiona jakiejkolwiek głębi, a sensu też w tym niewiele, byle tylko mięśnie były ogromne, giwery jeszcze większe, kobiety nie miały talii. Jedyne, co może być większe od giwery, to biust. Dokładnie tak. I to, co się dzieje na łamach, na kartach tego komiksu, jest idealnym odwzorowaniem tego, co się działo w latach 90. Tutaj sobie przeskrolowałem na szybko na stronę numer 4, na którym widzimy pewną żeńską postać i ona jest tak jakby totalnie wyjęta z pewnego komiksu Roba Liefelda. Tutaj nie wspomnę dokładnie, który to był numer, ale to było, zdaje się, któraś z odsłon Youngblood, gdzie właśnie też idealnie widzimy pewną postać żeńską stojącą z boku, z profilu, tak? I Liefeld ją narysował tak, że kręgosłup jeden centymetr, jeśli w ogóle istnieje, a brzuch jakieś 5 centymetrów. Gdybyśmy to przełożyli na postać faktycznie żyjącą, no to ona by miała ogromny problem z trawieniem jedzenia. Za to miała wielkie oczy i nie mówię tutaj o oczach na twarzy, ale lata 90. straszne rzeczy. Ale w komiksie 90s Forever ten hołd do tych naprawdę dziwacznych komiksów jest taki, jak być powinien. Wszyscy mają wielkie giwery, wszyscy mają jakieś ekstremalnie przekokszone designy, równie głupie i dziwne pseudonimy i tutaj też muszę sobie troszeczkę przeskrolować. Ale tam to jest akurat bardzo dobra gra słów, jak się pojawia Klaus, powiedzmy. No. Mhm. Chciałem powiedzieć, że Santa Claus z nowym pseudonimem jest super. Tak, dla mnie jakby... Znaczy jest super zły, ale jest super. No, to prawda.
Tak samo jak wspominając obecnie komiksy z tamtych lat. Trochę ciężej mi się je czyta. Zdecydowanie. Jakoś łatwiej mi się czyta te z lat 80. i jeszcze wcześniejsze niż te z lat 90. Nie mówię oczywiście o wszystkich z lat 90., ale ten taki właśnie wielkomięśniowy trend był... No, ekstremalny. Tak, ekstremalny trend jest dla mnie dość ciężki i tutaj na przykład jak czytałem 90s Forever, mimo że to ma 36 stron chyba z okładką, tak? Tak. To chyba trzy razy pomyliłem postacie. To u mnie było podobne. To ja myślę, ale to on mówi do siebie? Tak, no ale doceniam zajawkę strasznie. To po prostu nie jest moja zajawka. Zdecydowanie to nie jest moja zajawka. I jak przez mgłę pamiętam poprzednie 90s Forever, bo tam od ciebie pożyczałem. Tak. I tutaj, co też mnie akurat rozbawiło bardzo, jak nawiązanie do tamtych lat, czyli co stronę odsyłacz do innego komiksu. Tak, to właśnie też chciałem powiedzieć. To jest dla mnie trochę fajny, jeśli chodzi o tamte czasy i ten hołd, ale taki bardziej artbook. W sensie jest dużo splashy. Tak. Mało... Znaczy, praktycznie każda strona to jest jeden wielki rysunek, ale albo góra dwa, ale zdarzają się też takie, gdzie jest troszeczkę więcej. Ja tylko chciałbym przeczytać jeden dialog, bo jest po prostu przecudowny. Zachęcam. Nie będziesz musiał tego wypikliwać, ponieważ mamy tutaj stronę numer 25, gdzie pewna postać pojawia się i mówi: spróbujcie tylko przykozaczyć, to zrobię z waszych ryjów sashimi, na co pojawia się kolejna postać i przedstawia się jako Little Fractor i mówi: nadeszła pora na śmierć, i zaczyna się muzyka. I to jest właśnie taka typowa esencja komiksu superbohaterskiego z lat 90. Tak, no i cieszę się, że nie oszukuję się, czym jest, a czym nie jest. Więc no, jeśli mieliście poprzednie części, to pewnie i tak kupicie. Jeśli nie znacie poprzednich części, to nic nie zrozumiecie. Dokładnie, a nawet jeśli znacie, to też możecie mieć problem ze zrozumieniem. To w końcu są lata 90. No, ale bezpośrednio u autora można kupić, tak? Dokładnie tak. Zapytałem, czy jest możliwość na stronie sklepu Róbmy Dobrze, ale okazuje się, że niestety nie, tylko prosto u autora, więc wpisujecie sobie na Facebooku przykładowo Janka Baciński, nawiązujecie kontakt i kupujecie komiks, jeżeli jesteście zainteresowani tym bardzo, bardzo dobrze zrealizowanym hołdem dla najgorszego okresu komiksu amerykańskiego w historii. Tak. I to co, teraz drugi zin, tak? Tak jest. Premierowo, znaczy mam nadzieję, bo nagrywamy w piątek, ukaże się w niedzielę, więc znowu ktoś może nas ubiec. Mhm. Natomiast jest szansa, że ktoś nie zdążył opłacić, więc jeszcze nie dostał. A mówimy oczywiście o Buzzgrolle 3 Game Over od wydawnictwa Buzzgrolle. To tak, tego się pewnie nikt nie spodziewał. Wow. Wykupiliśmy pół nakładu. Leży sobie teraz obok mnie. Krzysiek sobie odbierze niedługo. Może się tak zdarzyć, no. Znaczy wykupiliśmy bezpośrednio w Buzzgrollach, nie? Tam sobie warianty okładkowe. Post był na Facebooku. Kto się nie zapisał, ten gapa. Pozdrawiam Marcina. Pozdrawiamy Marcina. Natomiast można się czaić na gildii, żeby sobie jeszcze dokupić. Tak czy siak, co można powiedzieć o Buzzgrollach? Wszystkie okładki są super. Znaczy blankowa może być super, jak komuś ją dacie do narysowania. Tak, to jest oczywiście blankiem. Natomiast podstawowa wersja fila to jest przepiękna rzecz. Natomiast wcale nie ustępuje okładka Roberta Sienickiego i Łukasza Mazura. W sensie te dwie okładki. Nie ustępują niczego, bo też są zdecydowanie świetne. Jak po Buzzgrollach się trzeba było spodziewać, dostaliśmy bardzo sprawnie przesyłkę do rąk mych.
jako jednego z wielkich członków założycieli Śląsko-Zagłębiowskiego fanklubu Bazgrole. W składzie trzy osoby póki co, jak coś dawać znać. I co? I przyszło, i przeczytałem. Jeśli się mylę, to mam nadzieję, że ktoś skomentuje, ale śledząc proces twórczy, to Phil tworzył, rysował go i tworzył cyfrowo, tak? Na iPadziku. Tak, chyba było nawet pod którymś postem pytanie, czy całość powstała cyfrowo. Wspaniale. I odpowiedź była twierdząca. Idealnie się to wpasowuje w to, co powiedziałem. Super. Tak czy siak, bardzo fajnie wygląda komiks, bardzo dużo się dzieje i pomimo tego natłoku i eklektyzmu i płynnego przechodzenia pomiędzy kadrami, nadal jest to czytelne, co dzieje się w którym momencie. No ale to też wiadomo, ciężko się było spodziewać czegoś innego, narracja jest dobrze poprowadzona. Historia jest zamknięciem tego, co się dzieje. Uśmiałem się przy paru momentach tak naprawdę. Jak ktoś zna moje poczucie humoru, to zresztą myślę, że moje poczucie humoru i Bazgrolowe poczucie humoru jest w wielu miejscach bardzo podobne. Tak czy siak było naprawdę zabawnie i było fajnym game overem właśnie do trylogii, jaką Bazgrole nam zafundowały przez te ostatnie lata, można powiedzieć? Tak, bo to więcej niż jeden rok. Tak, idealnie. Więc do tego, co nam zafundowały Bazgrole przez ostatnie lata. Dużo takich smaczków, których nie chcę zdradzić, bo bym zepsuł to. W zinach najfajniejsze jest odkrywanie czegoś na kolejnej stronie. I tak samo jest w przypadku Bazgrole 3. Ja się bardzo fajnie bawiłem. Jeśli nie znaliście poprzednich części, to i tak pewnie potem jakby pewnie przeskipowaliście dokładnie to, co mówię w tym momencie. Natomiast jeśli mieliście styczność z poprzednimi, no to fajnie i zachęcam do tego, żeby sięgnąć też po trzecią. Nie wiem, czy sytuacja, że znalazły się w odmętach kwatery głównej parę zeszytów drugiego numeru jest aktualna. Jeśli jest, to a nie macie, no to sięgnijcie. No bo to jest naprawdę taka w sumie chyba dla mnie taka esencja zinów. Takiego ugruntowanego wydawnictwa zinowego, można powiedzieć. Bazgrole i Ania Krztoń, to są instytucje. Tak jest, ja tu się totalnie zgadzam. Oczywiście, tak bym dorzucił, że już nie pamiętam kogo, więc za moment do tego wrócę. Natomiast tylko takie pytanko, czy twoim zdaniem jest bardzo hermetycznie w tym komiksie, jak nieraz się u Bazgroli może zdarzyć? Nieraz, czyli zawsze, w sensie jest w jakiś sposób hermetycznie, ale to jest ten sam poziom, który... To jest faktem kontynuacja, więc tu nie ma wchodzenia w nowe poziomy hermetyzmu czy odwołań do postaci, tylko nawet jeśli w jakiś sposób jest to humor specjalistyczny, do którego ktoś może nie mieć pełnego dostępu do interpretacji go, to poznając te postaci w komiksie i tak zrozumiesz, o co chodzi i jaki jest ciąg wydarzeń, więc wszystko jest okej. Natomiast to jest chyba też urok zinów i środowiska, nie? Że bardzo ci to cieszy, bo to jest dla ciebie, bo ty orientujesz się trochę w tym kręgu i część może bardziej rozumiesz. Okej. Dobra. Więc ale tak, jest hermetyczny. Ale nie bardziej niż poprzednie. Okay, a może nawet mniej, bo zamyka.
Dobrze, ja oczywiście już sobie przypomniałem, o kim mówiłem troszeczkę wcześniej, chodziło mi jeszcze o Edytę Bystronię. A tak, oczywiście. No, twórców zinów, twórców i twórczynie zinów z taką naprawdę ugruntowaną, mocną pozycją. Nawet sobie teraz spojrzałem na gildię naszą ukochaną pod komentarze pod komiksem Konflikt od wydawnictwa Granda, czyli kolejnej odsłony Biblioteki Komiksu Niezależnego, polskiego komiksu niezależnego i widzę po prostu komentarz, który idealnie opisuje to, jakiego typu twórczością charakteryzuje się Edyta Bystroń, ponieważ ktoś tu płacze, że jako biało heteroseksualny mężczyzna doświadcza przemocy psychicznej i mobbingu przez takie twórczynie jak Edyta Bystroń. Więc, bo na pewno Edyta Bystroń wie, gdzie ty mieszka i mu tam stoi za oknem, puka w szybkę, żeby nie zasnął. Dokładnie tak jest. Natomiast co? Myślę, że podsumowując już temat Buzzgrolle 3, The Movie, Bierzcie, Game Over. Bierzcie, póki jest, bo nie wydrukowali, będzie. Wydrukowali tylko po 10 tu wszystkiego, więc tutaj może to naprawdę szybko zejść. Ja pozwolę sobie przejść do kolejnego polskiego komiksu, ale tym razem już nie zina. I wydawnictwo Centrala. Nie wiem, czy nie pierwszy raz w ogóle w naszym podcaście, przynajmniej... Nie, bo coś Zawki recenzowaliśmy. Mogło być... Zawka, faktycznie, ale to dawno. I Hildę dawno chyba mówiłem, czy... A faktycznie, Hildę. No wiesz, jak ja mam ciężki łeb, niestety zapominam rzeczy, ale chciałbym powiedzieć w paru słowach o złych snach Janka Kozy, które ukazały się od wydawnictwa Centrala. Na początek troszeczkę pokręcę nosem, ponieważ komiks ten był ufundowany przez Kickstartera, była zbióreczka, do której się dorzuciłem. Zbióreczka się udała, wszystko fajnie tego. Komiks trafił do bardzo szybkiego druku, ponieważ był już gotowy, jeszcze szybszej sprzedaży. Co mnie troszeczkę poirytowało, to jest to, że komiks trafił najpierw do sklepów, dopiero potem do wspierających z Kickstartera i to jest troszeczkę słabe. Nie podobają mi się takie działania. No ale komiks ostatecznie trafił do moich łap i powiem tak, że jakiś czas temu, przynajmniej tak mi się wydaje, była złota kolekcja z wydawnictwa Kultura Gniewu, omawiana tutaj w podcaście. Ja powiedziałem, że bardzo cenię twórczość Janka Kozy ze względu na to, że pomimo dość charakterystycznego stylu, którego nie ukrywam, nie lubię, to jednak Janek Koza ma taką bardzo fajną umiejętność trafiania w sedno i obserwowania otaczającej nas rzeczywistości i potrafi to świetnie ze sobą połączyć, ponieważ Złe Sny to jest komiks, w którym pojawia się kilkanaście opowieści. Kilka, dokładnie 9, teraz sobie doczytałem, dziękuję samemu sobie. 9 opowieści o 9 postaciach, którzy zmagają się z pracą, nudą, nieudanym związkiem. No i generalnie wszystkich ich łączy jakaś forma bezsenności, ale jak już uda im się zasnąć, to pojawiają się jakieś sny. I generalnie mamy tutaj do czynienia z nie tyle samymi ich snami, chociaż też, ale właśnie takim życiem zwykłych, powiedzmy normalnych ludzi z różnymi problemami. I tak jak na przykład Jakub Topor w komiksie Rodacy potrafił świetnie pokazać takie przywary bardziej bądź mniej śmieszne, bardziej bądź mniej żenujące Polaków i robił to bardzo, bardzo trafnie. Tak tutaj właśnie Janek Koza ma dokładnie tą samą umiejętność, ja to strasznie lubię. Dlatego też pomimo tego, że jak już wspomniałem, nie jestem wielkim fanem sposobu rysowania komiksów przez Janka Kozę, to jednak to, jak on fajnie potrafi w niegłupi przede wszystkim sposób wskazać na jakąś rzecz, która, no jakby to powiedzieć, może nie chcemy o tym głośno mówić, ale czasami nam się zdarzają tego typu rzeczy, które są tutaj przedstawione. Może tutaj w przypadku Złych Snów mamy dość mocno to wszystko pokazane w krzywym zwierciadle, ale mimo wszystko są to takie rzeczy, które gdzieś tam się mogą zdarzyć, albo myśleliśmy o tym, albo gdzieś znamy kogoś, kto mógł coś tego typu
no tego typu działania podjąć. Ja tutaj oczywiście nie będę dokładnie spoilerował, o co chodzi, bo to, ponieważ to jest na tyle fajny komik, że wydaje mi się, że warto po niego sięgnąć. On kosztuje na gildii niecałe 49 zł i jest fajnie wydany. Cieszę się, że w moje ręce trafiło coś w twardej oprawie, co nie jest okute tą cholerną folią, której tak nienawidzę. Generalnie w dotyku, jakby to powiedzieć, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, w dotyku jest bardzo fajny ten komiks. No problemem jest oczywiście biała okładka, bo może się brudzić, ale to już trzeba dbać o to indywidualnie. Natomiast no jako taka całość, tutaj sobie sprawdzam, to jest raptem 80 stron, czyta się to błyskawicznie, ale czyta się to na tyle fajnie, można się zaśmiać, można się zastanowić nad tym, co jest pokazane. Doceniam bardzo to, że właśnie Janek Koza potrafi inteligentnie bardzo ugryźć temat, a nie tak jakoś bezpośrednio bardzo, więc jestem ostatecznie zadowolony, aczkolwiek jeżeli wydawnictwo Centrala będzie ruszało z kolejnymi Kickstarterami, to mogłoby się zastanowić nad tym, czy jednak tych wspierających, czyli tak nieskromnie powiem, tych najważniejszych osób, dzięki którym, jednym z najważniejszych osób, dzięki którym ten komiks się ukazał, oczywiście obok autora, no wypadałoby jednak dać jakieś fory, a nie, że w ostatniej kolejności komiks został wysłany do tych osób, ale jako dzieło samodzielne, fajna rzecz, polecam. No, komiks jako komiks to oceniłeś tak, jak tutaj ładnie opowiedziałeś, ale fakt faktem takie coś bardzo zniechęca do brania udziału w Kickstarterze i automatycznie trochę utrudnia kolejnym zbiórkom, nie? Dlatego ja teraz już przyglądam się z podniesioną brewką temu, co się dzieje wokół Empress Cesarzowa, ponieważ tam widziałem, że już można gdzieniegdzie, czy to na Gildii, czy to na Róbmy Dobrze, zamawiać ten komiks w przedsprzedaży. Ja bym go chciał jako wspierający dostać pierwszy, albo jeden z pierwszych. Byłoby miło. To jest trochę tak, jak pamiętasz, przy Miazmie rozmawialiśmy, że wybitnym komiksem jest, oczywiście. Mm-hmm. Natomiast wiesz, udało się wyłapać ten z pierwszego nakładu i tak dalej, a do druk miał jeszcze karteczki, opakowanie, rysunek chyba, nie? Tak, było. No. Ale to mówiliśmy. Fajnie jak za pierwszym razem pierwsze osoby są te, które wiesz, w ciemno, o Murdo, wspieram cię, są docenione. Tak jest. No ale Kickstartery mają trochę ten. Czy ty, Krzychu, po tym, co ja powiem teraz, masz jeszcze jeden komiks? Tak, mam. To ja w takim razie zrobię błyskawicznie dwa komiksy. Znaczy, zrobię jeden tak, a natomiast wyszedł Garfield, Tłusty Koci Trójpak, tom 9 i mamy w nim 3 pomniejsze tomy. Garfield zostaje gwiazdą, Garfield nikomu nie ciąży i Garfield sprząta do czysta. I cóż mogę o tym powiedzieć? Jest to Garfield, czyli jakimś cudem Jim Davis utrzymuje swój poziom przez tyle pasków i w ogóle ma pomysł na tyle pasków. To jest dla mnie wow, ekstra. W ogóle bardzo szanuję, że ciekawe, czy on płacze w jakiś sposób, albo kiedyś spróbuję przebrnąć przez wszystkie i zobaczyć, czy coś się powtarza. Bo to jest... Wiesz... Widziałem kiedyś takie opracowanie, nie wiem, czy to nawet nie Spell Tomasz Grządziela, tam się do tego też nie odnosił, że potrafią być takie paski z Garfielda, bo bardzo często się zdarza, że paski, które się ukazują od poniedziałku do soboty, mają jakiś główny motyw przewodni. Mm-hmm. I jak ustawisz je wszystkie obok siebie, raz, dwa, trzy, razy sześć, 18 kadrów, to bardzo często się zdarza, że 15 z tych 18 kadrów wygląda identycznie. Tylko się tam ewentualnie z jakimiś różnicami drobnymi od siebie różnią. Różnicami się różnią, fajnie. W każdym razie chodzi mi o to, że zdarza się tak, że może się tak zdarzyć, że Jim Davis tak na dobrą sprawę narysuje 4 kadry i z tego zrobi 6 odcinków. I na to warto... Też doceniam rozkminę. Zdecydowanie.
Jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że komiksy takie gazetowe z założenia nie były po to, żeby ktoś je stawiał obok siebie. I jest tak, fuck, rozpracowali mnie. Natomiast no, sprawdzają się, nie? W sensie, nawet jeśli to się powtarza, teraz mam nadzieję, że nikogo nie obrażę. Człowieku, FIFA sprzedają co roku ludziom. Wiem, że tam są jakieś zmiany i tak dalej, że w FIFA 0 to też się dowiedziałem pracując w sklepie z grami, że bardzo poszukiwana była FIFA 08. I to była jakby jedyna z tych starszych na Playa 2, którą jeszcze skupowaliśmy od ludzi, bo dało się ją sprzedać, dlatego że tam było Zagłębie Sosnowiec. Aha. Powiedz. No tak. No i jak wiesz, możesz sobie w FIFA zagrać swoją ulubioną drużyną, no to ekstra, nie? Tak czy siak. Ważne, że działa i ważne, że działa od tylu lat. I w sumie porównałem Garfielda do FIFA i to nikt chyba nie sprawił FIFA aż tak wielkiego komplementu. Garfield jest naprawdę fajny, dobrze się go czyta. Teraz się trochę zastanawiam, bo cieszę się, że mam sobie na półce te tłuste kocie trójpaki. Oczywiście tłumacz to jest... Co to jest za robota wspaniała? Piotr Cholewa, dobrze pamiętam. Tak, oczywiście. Świetny człowiek, naprawdę. I bardzo sympatyczny. To prawda. Chyba raz na jakimś spotkaniu. No nieważne. Nie o tym rozmawiamy, chociaż trochę o tym. Tak czy siak... Mi trochę Garfielda brakuje jednak w takim miękkim wydaniu. Bo... nie mieści mi się na półce w kiblu. To jest zbyt fajne wydanie, żebym je trzymał po prostu na półce w klopie. Zdecydowanie. Ale też nie ma się co oszukiwać, że Garfield jest komiksem, który adaptuje się do ilości czasu, który masz na czytanie. Bo to nie jest tak, że o dobra, doczytam do końca rozdziału czy do końca zeszytu i następnym razem, bo wychodzę, powiedzmy, czy coś takiego, tylko na Garfielda jest zawsze czas. Tylko kwestia, czy przeczytasz pasek, czy 5, czy 25, to Garfield się do tego zaadaptuje. I to jest najfajniejsza rzecz w tym formacie. I to jest najfajniejsza rzecz moim zdaniem w formacie w ogóle gazetowym, bo czy to, czy fistaszki, to po prostu zawsze działa. No ja tu się totalnie zgadzam, ale że Garfielda jakoś nigdy nie umiałem czytać pojedynczo, chociaż też, no jak to czytam w gazetach, jak się ukazywał, czy jak odkryłem, że jest strona internetowa, która codziennie puszcza jeden pasek, no a jednak... pamiętasz te Zegmonty w miękkiej oprawie, w takich pionowych paskach? Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że pamiętam właśnie te wydania Egmontowe w takim małym formacie, dosłownie na papierze toaletowym wydrukowane, to się ukazywało w takich czasach, że ja byłem jeszcze młodziutki, głupiutki i to mi służyło za kolorowankę nierzadko, więc to były fajne rzeczy. Tego do dzisiaj masa się wala w bibliotekach w Zabrzu, przynajmniej jakiś czas temu tak było, więc tak, jeszcze od czasu do czasu sobie to nawet wypożyczam. No, ale to też, bo ja to pamiętam, że ja to brałem do szkoły. I że sobie czytaliśmy z kolegami czasem, albo sam, wiadomo, na przerwie, ale to też było dobre właśnie na przerwę. To już widzę, jak dzieciaki czasem idą z prawie złamanym kręgosłupem, jak po prostu byli po WF jest Sub-Zero. To myślę, że takie tomiszcze by jeszcze ich tam dodatkowo dobiło, chociaż pewnie to wszystko można mieć na telefonie. Tak czy siak oczywiście polecam kolekcjonersko tym bardziej, bo to jest bardzo fajne wydanie. Bardzo mi się podoba też podział grzbietu na 3 cały czas, a komiksy nadal są na świetnym poziomie. I to miała być niby ta krótka, a wyszło jak zawsze. A teraz przejdziemy do kolejnej premiery, ponieważ już zrobiliśmy premierowo Buzzgrolle. I teraz zrobimy jeszcze świeżutką premierę, jaką jest, oczywiście co, a dobra, tak jakby nie było napisane, jaką jest Cowboys Shaolin, pierwsza podróż, wydane przez KPUM,
a oryginalnie wydany przez Dark Horse'a, chociaż dzieje się w świecie Marvela. Niesamowite. No, ale nieważne. Tak. Jak ja się cieszę, że to wyszło w Polsce. Bardzo dziękuję Kaboom, że wyszło i że jest tak dobrze i że jest tak fajnie przetłumaczone przez Marcelego Szpaka. Tak. I dużo plusów mogę wymieniać. Fabuła jakaś istnieje. Nie jest to w żaden sposób ważne. Jeśli nie lubicie filmów kung fu, czy filmów po prostu o biciu się po ryju, to może nie jest to komiks dla was, chociaż jest zdecydowanie świetnie narysowany. Ale człowieku, zastanów się, czy jeśli na końcu masz galerię artów, tak? Tak powiedziałem, bo to chciałem powiedzieć. I w galerii artu masz Majka Mignolę, a na następnej stronie, znaczy no, tak, na następnej stronie, kto ci robi art? Mobius ci robi art. No to tak, no, jak to... w muzyce ci Johnny Cash nagrywa cover i mówisz, dobra, to wszystko osiągnąłem, można umierać tak naprawdę. To. No kosmos. Graficznie, jeśli oczywiście nie przeszkadza wam krew i jakaś sieka, to jest ekstra. Są takie dwie rzeczy, to powiem na koniec, bo to może być lekki spoiler, ale są dwa zabiegi wizualne, które są tak kosmicznie przemawiające do wyobraźni, że nie pamiętam, kiedy ostatnio się zdarzyło w komiksie, że wiesz, że samą formą jakimś, wiesz, rodzajem nie wiem, czy składu, czy nie wiem, jak to określić. Na projektowaniu kadrów, czy umiejscowienia niektórych rzeczy, że to zrobiło na mnie tak, o, ale fajne, w sensie, wiesz, jest tak obrazowe, w końcu komiks, ale wiesz, tak obrazowe i tak do ciebie przemawia, że ho, tak można powiedzieć. Jaranko, tymi dwoma zabiegami, o których powiem, albo w ogóle nie będę mówił, kupcie komiks i się przekonajcie. Są dwa naprawdę ekstra zabiegi. Jeden na początku, drugi pod koniec. Historia sobie jest o kowboju z Shaolin, czyli o azjatyckim kowboju jeżdżącym na ośle, który też ma ten taki śmieszny daszek jak na filmach Starsze Panie z Azji. Czyli ten taki przeźroczysty, jakby z kolorkiem, trochę jak krupier wygląda, nie? Osioł oczywiście mówi, bo dlaczego ma nie mówić? Ten komiks z tyłu przy kodzie kreskowym ma rekina. A rekiny nie mają szyi. Wiesz, czemu rekiny nie mają szyi? Bo nie patrzą do tyłu. Tak czy siak. Nie analizujesz tego, co w tym jest. Po prostu przyjmujesz ten świat, jaki jest, i musisz odnaleźć w tym radość. Jeśli masz mnóstwo ludzi i bardzo niektórych dziwnie ubranych, czy kraba ze swastyką, no, różnie w życiu może się potoczyć. Nigdy nie wiesz, czy nie spotkasz kraba ze swastyką. Tutaj ktoś spotkał kraba ze swastyką i dzieje się z tego naprawdę fascynująca historia. Poza tym, jakbyś się spotkał ze znajomymi i zaczął historię od spotkałem ostatnio kraba ze swastyką, to myślę, że większość osób by słuchała z zaciekawieniem dalej tego, co by się działo, ponieważ niecodziennie takie rzeczy się dzieją. I w tym komiksie jest bardzo dużo niecodziennych rzeczy, świetnie pokazanych i ta taka wolność, być może to jest właśnie to, czego kowboje szukali tak naprawdę, tej wolności na prerii. Tutaj ta wolność przybiera zdecydowanie bardzo, bardzo specyficzny kierunek. Jest dużo naprawdę fajnie narysowanej walki. Jeśli ktoś w statycznym medium, jakim jest komiks oczywiście, jest w stanie ująć coś tak dynamicznego jak pojedynek, to też już jest wyższa szkoła i trzeba po prostu umieć to robić. I tutaj zdecydowanie Jeff Darrow potrafi to robić. Dlatego serdecznie was zachęcam, żeby sięgnąć po Kowboja z Shaolin, pierwszą podróż,
cena okładkowa to jest 9,9. Krzysiek teraz błyskawicznie sprawdzi, ile jest na stronie wydawcy, bo jak możecie kupić od wydawcy, to tam kupujcie. Oczywiście, już sprawdzam. I Kabum też, z tego co wiem, ma profil na Allegro, nie? To chyba nie jest aż tak popularne polskich wydawców, ale jednak dużo osób ma Smarta na Allegro, więc wtedy nie płacicie za wysyłeczkę. I to jest już jakiś kolejny plus. I zawsze będę doceniał, że to, że pomimo faktu, iż wydawnictwo Kabum wydaje amerykańskie, znaczy niepolskie komiksy. Tak to określmy, będzie póki co najłatwiej. To zawsze w jakiś sposób przemyca polskich twórców. Czy to są alternatywne okładki? Zresztą okładka Trusta z Frankensteina? No to jest kosmos. Co oprócz tego? Umbrella Academy z Kubą Babczyńskim. Zakładki były, tak. A teraz są pocztówki. Tak, a teraz są dwie pocztówki z Kowboja z Shaolin. Jedna narysowana przez Śledzia, a jedna narysowana przez papieża Łukasza Mazura. I kosmos. I to jest, wiesz, to jest coś fajnego, bo dostajesz, wiesz, sięgasz po coś amerykańsko-mainstreamowego, a jeszcze może kogoś zachęcić sięgnięcie po polskich twórców, których akurat Kabum nie wydaje. I to jest inicjatywa, za którą naprawdę winszuję, bo jest super. A oprócz tego dostajemy świetnie przygotowany, świetnie wydany, zrobię oficjalny test, czy wali farbą. Nieźle. Nieźle, jesteś przytomny, więc tak, jest dobrze. Jestem przytomny, mamy tutaj twardą oprawę. Dobra, jest jedna rzecz, ale to czytałem to w cyfrze, więc odpadał jeden problem, którego nie znoszę w komiksach. Mianowicie robienie wielkiej rozkładówki i umiejscowienie centralnego punktu, znaczy no, centralny punkt to jest na środku, natomiast jak jest na tyle mały, że go spad zakrywa... To się zdarza, no. Tak, to się zdarza. Tu w jednym miejscu też się zdarzyło, no ale to no, technologii się nie da ominąć. To nie jest źle wydane, to po prostu jest tak zaprojektowane. Ale później wiadomo, o co chodzi, więc nic nie tracicie. Bardzo polecam. Naprawdę świetnie się bawiłem. To nie jest taki komiks, przy którym cały czas się śmiałem. Natomiast to jest komiks, od którego się nie chciałem oderwać. A że czytałem go w momencie, jak trochę się gorzej czułem, ale postawił mnie na nogi. W sensie była tak wewnętrzna motywacja, że Andrzej, musisz, to teraz daj z siebie wszystko, żeby przeczytać ten komiks, bo jest tego wart i zdecydowanie był tego wart. I teraz Krzysiek może powiedzieć, jaka jest cena na stronie wydawcy. Na stronie wydawcy cena jest 69 zł 30 groszy, taka sama jak na Gildii, tak dopowiem, ale na stronie wydawcy dostajecie właśnie wspomniane pocztówki. I ja tak kończąc wątek Kowboja z Shaolin, tak sobie pomyślałem, że jestem bardzo ciekaw, jak wyglądałby szybki szkic w wykonaniu Jeffa Darrowa, ponieważ znając jego umiejętności i tego, że on nawet na koncept artach, zdaje się, do Matrixa potrafił naćkać tyle szczegółów, że głowa mała, to tak umiem sobie wyobrazić, że ktoś podchodzi na jakimś festiwalu, mówi, że poproszę szybki szkic Batmana, na co Jeff Darrow mówi, to wróć pojutrze. Czy coś w ten deseń. Albo mówi, na pewno szybki szkic? Pozdrawiamy Wojtka. Tak jest. Więc tutaj 69 zł 30 groszy i jak rozumiem też polecamy. Ja z kolei sobie przejdę do ostatniego tomu serii, którą bardzo, bardzo lubię. Ukazała się nakładem wydawnictwa Mucha Comics. Chodzi mi o Stamptown. Tom czwarty niedawno trafił. Przepraszam, że teraz sobie jeszcze kartkuję. Gość ma balonik z kondona.
No więc stamtąd tą czwarty autorstwa Grega Ruki i z rysunkami Justina Greenwooda. Justin Greenwood to jest ten sam artysta, który zilustrował tom trzeci, ale nie ten sam, który działał przy tomie pierwszym i drugim. Ja poprzednim razem wspominałem o tym, że zmiana rysownika jest tutaj dość brutalna, ale mi styl i jednego i drugiego rysownika jak najbardziej pasował. Tam pierwsze dwa tomy zilustrował Matthew Southward. Też polecam, bo bardzo, bardzo fajny rysownik. Natomiast to, co mi się mega podoba w Stamptown, to jest nie tylko to, że Greg Ruka po raz kolejny robi komiks ze świetnie prowadzoną, bardzo charakterystyczną postacią kobiecą, no ale też mega mi się podoba to, że on potrafi tutaj na łamach tej serii wyciągnąć taki, można powiedzieć, bardzo prozaiczny, bardzo prosty wręcz powód do tego, żeby główna bohaterka Dex Barrios mogła wykazać się swoimi detektywistycznymi umiejętnościami. No i komiks Stamptown tom czwarty opowiada o mafii kawowej. I to nie jest żart w moim wykonaniu. Naprawdę główna fabuła polega na tym, że Dex zgadza się dopilnować bezpieczeństwa dostawy wyjątkowo rzadkiego i niezwykle drogiego gatunku palonej kawy. No i nie ma pojęcia, że jej tropem podążają z jednej strony bariści, którzy bardzo chcą położyć łapy na tymże właśnie specjalnym gatunku kawy, ale także bardzo ekscentryczny bogacz, który po prostu ma inne jeszcze cele. Tutaj nie będę tego dokładnie ujawniał. No a oprócz mafii kawowej i ogólnie właśnie wątku związanego z tym, że czarnym napojem, mamy jeszcze wątek pojawienia się siostry głównej bohaterki, która z jakiegoś powodu pojawia się ponownie w Portland. No i wprowadza kolejną dawkę zamieszania w życiu głównej bohaterki. To jest, tak jak już wspomniałem, ostatni tom serii Stamptown, aczkolwiek nie jest to taki bardzo naturalny koniec. Tutaj widać wyraźnie, że Greg Ruka bardzo chciał, planował, z jakiegoś powodu to nie wyszło, jeszcze kolejne odsłony, ponieważ rozstajemy się z główną bohaterką w takim momencie, że czuć, że pewne wątki są jeszcze jak najbardziej do pociągnięcia. Niestety tak się jak dotąd nie stało, może kiedyś jeszcze uda się stworzyć jakieś kolejne tomy. Aczkolwiek jeśli chodzi o materiały dodatkowe w tym komiksie, to mamy wywiad właśnie z twórcami tegoż tomu, czyli ze scenarzystą, z rysownikiem i także z Ryanem Hillem, który tutaj odpowiada za kolory. No i jak się czyta już ten wywiad, to widać, że oni tak mówią o tej serii już bardziej jako o dziele zakończonym, co troszeczkę się gryzie z samym komiksem, ale nie jest to jakieś bardzo otwarte zakończenie. Tutaj Stamptown przyjęło formułę podobną w sumie do serialu, bo każdy tom to jest osobne śledztwo i pewne tam małe, drobne wątki się przewijają przez kolejne odsłony. Tutaj po prostu widać wyraźnie, że te wątki drobniejsze, które są z nami od pierwszego tomu, czy też od drugiego, one nie zostały zakończone i był potencjał na to, żeby tą serię pociągnąć. I ja z chęcią bym jakąś kontynuację zobaczył, ponieważ bardzo mi się ta seria podobała w takiej kategorii komiksy Grega Ruki o kobietach. Jest to jeden z moich faworytów, bo na przykład Stamptown mi się dużo lepiej czytało od na przykład takiej Wonder Woman, której trzeci tom się niedawno ukazał od wydawnictwa Egmont. Mówię o tym z DC Deluxe, a nie o tym z DC Odrodzenia, bo tam Greg Ruka też działał. No, fajnie, że Mucha sięgnęła po ten komiks. Na pewno wydawnictwo liczyło na to, że serial będzie mieć więcej niż jeden sezon. Tak się niestety nie stało. No ale fajnie, że komiks został wydany w Polsce. Został wydany w takim, można powiedzieć, standardowym, muszym formacie, ale z innym papierem w środku, bo to nie jest papier kredowy, to jest taki troszeczkę inny, który ma tam pewnie jakąś nazwę, ale ja oczywiście nie wiem, i to bardziej pasuje do takiego klimatu tego komiksu, do tego, co zostało przedstawione na łamach Stamptown.
Ja tutaj no, nie będę się jakoś szczególnie dużo rozwodził, bo myślę, że powiedziałem wystarczająco dużo przy okazji trzech poprzednich tomów, no ale tak właśnie podsumowując, wszystkie cztery tomy Stamptown omawiałem w podcaście i wszystkie cztery jak najbardziej chwaliłem, znaczy wszystkie cztery jak najbardziej chwalę cały czas, bo jest to fajna lektura i myślę, że warto dać szansę. Na pewno jedna z fajniejszych kryminalnych serii od Mucha, nie tylko od Mucha Comics, ale też na naszym rynku w ostatnim czasie, więc też polecam. No i pięknie. No i co, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek tym pięknym podsumowaniem. I słyszymy się za dwa tygodnie. Tak jest. Dawajcie znać. Do zobaczenia.